temu mówiłem o taki miałem wykład o stanach koherentnych dla cząstki naładowanej poruszającej się w zewnętrznym jednorodnym stałym polu magnetycznym i pokazałem Państwu na końcu, że to jest kompletnie trywialny rachunek, który pozwala nam zbudować taką funkcję falową opisującą układ wielu fermionów w zewnętrznym polu magnetycznym, spełniającą wszystkie warunki, które w teorii Landaua, którą tam tych z Państwa, którzy nie byli, to już trudno, to sobie muszą sami to przypomnieć. Pokazywałem, że taką funkcję można zbudować i ona ma postać niezwykle prostą, to jest wyznacznik van der Monda i łatwo jest zauważyć, że w pewnym miejscu tego wyznacznika można dopisać dowolną potęgę i jak się tą dowolną potęgę dopisze, to się nic z teorii Landaua nie zmienia, natomiast dostaje się pewną funkcję falową, za którą Bob Laughlin dostał Nagrodę Nobla, nazywa się funkcją Laughlina i jest takim podstawowym elementem bardzo skomplikowanej teorii, która się nazywa teorią kwantowego efektu Halla. No i na tym skończyłem i potem się okazało, że profesor Witlin chciał, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć w takiej bardziej skomplikowanej współczesnej teorii cząstek wielu ciał. No i taką rzeczą, która jest bardzo modna w teorii wielu ciał, jest coś, co się nazywa teorią Chernra-Simonsa. Ona jest bardzo... dużo ludzi na ten temat pracuje. No i na ogół to jest dosyć skomplikowane, jak Państwo zaraz zobaczą. I ja nie wiem, jak to się złożyło, ale ja podczas jakiejś rozmowy z organizatorami seminarium powiedziałem, to jest strasznie proste. Jak się nie wie, że to można zrobić bardzo skomplikowanie, to teoria Chernra-Simonsa da się wytłumaczyć niemalże na palcach, a w każdym razie na pewno także fizycy mogą ją zrozumieć. I wtedy padło powiedzenie, to się nie da. No więc dziś Państwo będą mieli okazję zobaczyć, czy to się da, czy to się nie da. I po pierwsze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ponieważ tam jest sporo wzorów, to ja jednak przygotowałem sobie te transparencje. Teoria Chernra-Simonsa. No więc trzeba jakąś definicję mieć. I jak się, proszę Państwa, popatrzy do podręczników, to jest taka najprostsza definicja, którą udało mi się znaleźć. Mogą sami Państwo ją przeczytać. The actual function of the ordinary Chernra-Simons theory for a simple D group may be understood as being the volume polynomial of the Chernra-Simons group, ale nie wiem, jak to się czyta, with connection that is refined Chernra-Weil homomorphism assigns to any connection on a G-principle bundle. Ponieważ podejrzewam, że sporo pojęć, które tu są wprowadzone, nie jest Państwu dobrze znanych. Następne zdanie z tego artykułu tłumaczy te pojęcia, można je zrozumieć. We observe the body ingredients of the statements i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest mniej więcej poziom, na którym się tą teorię Chernra-Simonsa w teorii pola w tej chwili formułuje. No i ja przyjąłem może niesłuszne założenie, że dla większości Państwa to jest troszkę obcy język, znaczy dla mnie jest zupełnie obcy język. Więc jak się człowiek z czymś takim styka, to ma dwa wyjścia z sytuacji. Albo się nie zajmować tym, albo starać się zrozumieć, o co chodzi. No i ja się przynajmniej starałem powiedzieć, o co chodzi. I w związku z tym przedstawię Państwu dzisiaj wersję uproszczoną. Co najciekawsze, postępując dokładnie tak, jak to panowie Chern i Simons zaczęli robić, to znaczy korzystając ze zwykłej fizyki, którą wszyscy Państwo doskonale znają. No ale zaczynam od twórców, prawda, bo dwóch. To jest Hsing-Shen Chern, który już nie żyje. To jest jeden z najwybitniejszych matematyków chińsko-amerykańskich. O niezwykle ciekawym życiorysie. Urodził się przed wojną. Tu jest nawet napisane, w 1911 roku, czyli nawet przed pierwszą wojną światową się urodził.
studia kończył w Chinach, całkowicie wykształcony w Chinach i dopiero w 1943 roku w ramach takiej współpracy chińsko-komintangowsko-amerykańskiej poprzez Burmę uciekł z Chin i dostał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie... co się stało? To wyłączyło. Ja nie wiem co to, żeby to nic się nie włączyło. Nie wiem. To został jednym z najwybitniejszych geometrów amerykańskich. Przez jakiś okres czasu był prezesem amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Potem jak się sytuacja amerykańsko-chińska nieco wytłumaczyła, to był jednym z pierwszych matematyków chińskich, amerykańsko-chińskich, który przeniósł się z powrotem do Chin. Też bardzo dziwnie prowadził dwa instytuty, jeden w Taipei, czyli w kuomintangowskich Chinach, a drugi w swoim rodzonym mieście, którego nazwy zapomniałem. I w Chinach, i umarł zresztą w Chinach. Znaczy jest to jeden z większych matematyków współczesnych czasów. Drugi autor tego jest pan James Simons, urodzony w 1938 roku. James Simons jest niesamowitą postacią. To jest matematyk. Człowiek, który ma wszystkie możliwe nagrody matematyczne przyznawane przez amerykańskiej matematyce, łącznie z taką jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w dziedzinie geometrii, nagrodą Webrena. I w pewnym momencie został dziekanem Wydziału na Matematyki na Uniwersytecie w Stony Brook. I gdzieś pod koniec lat 70. Simons poprosił uniwersytet o podwyżkę. Uniwersytet odmówił wypłacenia podwyżki. Simons się na to bardzo obraził, trzasnął drzwiami, wyszedł z uniwersytetu i założył firmę o nazwie Renaissance Technologies. I to jest firma giełdowa, która jest najlepszą firmą giełdową, jaka istnieje. Jedyny z tak zwanych funduszy hedgingowych, nie będę Państwu tłumaczył, co to jest hedging, nie ma dobrego słowa po polsku, to mógłby być osobny wykład na ten temat, i która nie poniosła podczas wielkiego kryzysu 2007 roku żadnych strat. Jest jednym z multimiliarderów. Szacuje się go w tej chwili na własnych jego majątności rzędu 20 miliardów dolarów. No i poza tym jest jednym z największych amerykańskich filantropów zajmujących się nauką. Ale co ta firma się zajmuje? Firma zajmuje się przerabianiem pieniędzy na pieniądze. To jest firma hedgingowa, prawda? I działająca na Wall Street. I jest naprawdę gigantycznym filantropem. Jak na przykład Princeton potrzebowało 100 milionów dolarów na nową część Instytutu Matematyki, to Simons to zapłacił. Jak potrzebało 6 milionów dolarów rocznie budżetu na pensję, na katedrę z imieniem Wittena, Edwarda Wittena, no to Simons wziął to z kieszeni. W Stony Brook się już pogodził. Jest zresztą, Stony Brook jest stanowym uniwersytetem, więc jest w bordzie, jak to się nazywa, w Radzie Nadzorczej tego całego interesu. A oprócz tego też im kupił nową bibliotekę. Razem z żoną. Jego żona chyba jest psychologiem, ale tego nie umiałem sprawdzić. Założyli pierwszą wielką naukową fundację, która właśnie dziś jest bardzo ważna na świecie. Obchodzimy dzisiaj Dzień Autyzmu, prawda? I to jest największy fundusz pieniężny na świecie, który wspiera badania nad autyzmem. Jak ktoś z Państwa mógł tam słyszeć, to kilka, 2-3 lata temu wyjaśniono genetyczne, znaczy prawie wyjaśniono. Tutaj się poruszam po obcym i gruncie, więc to jest tylko wiadomość gazetowa. Wyjaśniono, czy wytłumaczono genetyczne powody choroby Aspergera. To jest choroba bardzo zbliżona do autyzmu, aczkolwiek nie identyczna z autyzmem. Ona jest bardzo często mylona, ona klinicznie jest trudna do rozróżnienia.
I to właśnie jest sukces grup badawczych, które były finansowane przez fundusz Simonsa. No a dwa lata temu wściekły na to, że prezydent Obama wpakował do szkół amerykańskich tak zwany system, naszym byśmy powiedzieli liceum, czyli K12, amerykańskim, 50 miliardów dolarów na nauczanie nauki, znaczy to jest ten problem z tym słowem science, prawda, lekcji matematyki i przyrody, prawda, w Ameryce i nie, bez żadnego kompletnie sukcesu, bez żadnych zmian, prawda, nic się nie zmieniło, szkoły nadal są uważane, że ten program do niczego nie doprowadził. W związku z tym Simons założył taki program, który się nazywa Mathematics for USA. I to jest fundusz, który działa dopiero 2 lata. Jest zupełnie inaczej pomyślany niż wszystkie fundusze mające wspierać szkoły. W odróżnieniu od przekonań większości socjologów, pedagogów, prawda, pedagogów, jak Państwo wiedzą, są ci ludzie, którzy w odróżnieniu od drugiego zawodu, który się też na P zaczyna, nie lubią dzieci, prawda? Więc, że należy wspierać dzieci, tam równość, tam braterstwo, miłość wzajemną i tak dalej. Ten program jest nastawiony wyłącznie na finansowanie bardzo dobrych nauczycieli. On finansuje wyłącznie wybitnych nauczycieli, daje granty badawcze dla nauczycieli za programy edukacyjne i on już w tej chwili, są prace, które wskazują, że on bardzo zmienia na korzyść nauczanie w matematyce. Tu przyniosłem Państwu taką książkę, którą napisał Scott Peterson, która się nazywa The Quants, How a New Breed of Math Wizards Conquered Wall Street and Nearly Destroyed. To jest książka o prawdziwych powodach kryzysu na Wall Street, którego koszty wdrażamy do dzisiaj. I na początku tej książki mamy The Players, bohaterowie tego niecnej interesu. I na końcu pierwszej strony, to strasznie jest ciemno, więc jest napisane Jim Simons, the reclusive, highly secretive billionaire manager of a Renaissance Technologies, the most successful hedge fund in history, whose mysterious investment techniques are driven by scientists poached from the field of cryptoanalysis and computerized speech recognition. Simons jeszcze miał taki moment, że jak odszedł z uniwersytetu, to pracował dla jakichś takich instytucji amerykańskich zajmujących się łamaniem kodów, szyfrów, podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych i tak dalej. I jak odszedł właśnie do Renaissance Technologies, to zabrał ze sobą cały olbrzymi dział. W każdym razie ta firma Renaissance Technologies ma tą ciekawą własność, że zatrudnia więcej ludzi z doktoratem z fizyki i z matematyki niż jakikolwiek wydział fizyki czy matematyki na jakimkolwiek uniwersytecie amerykańskim. Mieści się na Long Island, w małym takim miasteczku. Sam Simons jest niebywały, bo większą część czasu spędza na seminariach naukowych, jeżdżąc po uniwersytetach, a w międzyczasie prowadzi tą firmę. Może tylko jeszcze dodam, że ta książka, którą sobie bardzo Państwu polecam, bo właśnie po jej przeczytaniu się rozumie, o co chodzi w tym całym. Ostatnią osobą wymienioną jako ten gracz przez Patersona jest Benoit Mandelbrot, mathematician who as early as in the 1960s warned of the dangerous wild market swings posed to quantum models, that was soon forgotten in the world of quants as a little more than a footnote in the long march to seemingly inevitable victory. Także tak się to składa, że bohaterem naszej historii jest człowiek, który jest szalenie nietypowy, jeśli by patrzeć na naukę światową. Na końcu tego wykładu ja przedstawię Państwu taką wyrywkową literaturę na temat teoretyczny na Simonsa i zastosowań fizyki, są tysiące stron, więc to nie mam, ale jest taka książeczka Quantum Hall Systems, napisana przez naszych kolegów Lucjana Jacaka, Piotra Sitko, Konrada Wieczorka, Arkadiusza Wójsa. I ona jest napisana w obcym języku, szkoda, że nie po angielsku,
I jak się przetrzeć przez fatalny język tej książki, to się można dużo zastosowań tego efektu nauczyć. No dobrze. To tyle jest o wstępie i to wszystko się jakoś związało z efektem Halla. Efekt Halla to jest zjawisko doskonale Państwu znane. W 1879 roku pastor Hall odkrył to klasyczne zjawisko Halla, które tutaj w niechlujny sposób narysowałem. Mianowicie, jeżeli przez taki pasek elektryczny umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym przepuścimy prąd elektryczny, no to w związku z tym, że na ładunki działa siła Lorentza, to te ładunki elektryczne w zależności, czy mają dodatni, czy ujemny ładunek, to znaczy w zależności od tego, co płynie, co przewodzi prąd w tym układzie. Więc jeżeli to jest współprzewodnik, wzory będą inne współprzewodniki, niż tu są napisane, a to w półprzewodniku wiadomo, mogą płynąć albo dziury, albo elektrony, ale również są takie układy elektryczne ważne, w których ładunki dodatnie się poruszają, jak na przykład superjonowe przewodniki, czy bateryki elektryczne, w których poruszają się jony i wszystko te efekty, no to wtedy te ładunki elektryczne są odchylane, na przykład jak tutaj narysowałem, no jeżeli to jest obszar skończony, to się zbierają po jednej stronie, jak się zbierają po jednej stronie, to powstaje wytwarzane jest pole elektryczne w tej próbce, powstaje różnica napięć. W związku z tym zaczyna działać dodatkowa siła, to jest napięcie holowskie, w związku z tym płynie też poprzeczny prąd, no i ten opór Halla, prawda, czy prawo Ohma z tym związane, mówi, że ta opór holowski jest odwrotnie proporcjonalny do gęstości ładunku i do ładunku elektronu. No i to jest takie urządzenie, to jest taki efekt fizyczny, który odgrywa gigantyczną rolę, są dziesiątki urządzeń elektrycznych, które wykorzystują tego rodzaju urządzenia. No i tak to było, aż do roku 1980, kiedy Klaus von Klitzing wpadł na pomysł, żeby zrobić swój eksperyment. Tym razem eksperyment się wiązał z tym, że badano efekt Halla w naprawdę dwuwymiarowym układzie. Fizycy nauczyli się prowadzić dwuwymiarowe układy, budować. To w ogóle był taki rewolucyjny moment w fizyce. Ja może poświęcę trochę czasu na to zwrócenie uwagi, że w tym czasie, w latach właśnie 70., 80., fizycy się nauczyli, że wymiar przestrzenny układu jest zmienną, którą można sterować, i od którego własności fizyczne układów zależą. To się naprawdę wzięło od momentu, kiedy fizycy w tym okresie bardzo dużo prac poświęcone było zjawiskom krytycznym, zjawiskom przemian fazowych drugiego rodzaju. I te zjawiska fizycy wiedzieli od dawna, czy chemicy, właśnie od czasów prac Onzagera z okresu II wojny światowej, że przemiany fazowe zależą od ilości wymiaru, bo wiadomo, że można było, że Onzagerowi udało się rozwiązać, czyli w analityczny sposób zbadać, jak wygląda przemiana fazowa w tak zwanym modelu Wiesinga w dwóch wymiarach i nigdy tego się nie udało zrobić w trzech wymiarach. Nie ma wzoru analitycznego w trzech wymiarach. Ale nagle się okazało, że niektóre własności fizyczne przemian fazowych zależą od ilości wymiarów. Na przykład model Wiesinga, to znaczy taki, kiedy momenty magnetyczne są spin. Teraz to powinienem kubitem powiedzieć. Mając tylko spin góra-dół, a na przykład jeżeli to jest prawdziwy moment magnetyczny, wtedy zamiast tego modelu Wiesinga mamy coś, co się nazywa modelem Heisenberga, to wtedy taki model Heisenberga w dwóch wymiarach, w mniej niż trzech wymiarach nie ma przemiany fazowej, nie magnetyzuje się, więc wiadomo, że coś jest dziwnego, prawda? Coś, co zależy od tej ilości wymiaru. No i mniej więcej w pewnym momencie chemik Ben Widom i niezależnie od tego Walery Pokrowski i Sasza Pataszyński w Nowosibirsku zauważyli, że
jeżeli w odpowiedni sposób sformułować, patrzy na to z dwóch różnych teorii, prawda? Ben Widom w takiej klasycznej, w fizyce statystycznej, w której się oblicza tak zwany całki brzonowe w rozwinięciu wiewiałowym sumy statystycznej, a Sasza Pataszyński i Walery Pokrowski, badający teorię oporową, opis przemian fazowych, zauważyli, że tam się coś ciekawego dzieje, kiedy się uruchamia wymiar, kiedy się patrzy na wymiar przestrzenny układu nie jako coś, co jest tam napisane, jeden, dwa, trzy, ale jako zmienną dynamiczną. Oczywiście wszystko naprawdę wzięło się od Randała, prawda, bo wszyscy wiedzieli, że w jednym wymiarze fizycznym układy nie mają przemian fazowych. No i to Randał zauważył coś, co jest dość trywialne, prawda? Mianowicie, że jeżeli weźmiemy, czym się różni jeden wymiar od dwóch wymiarów, albo od trzech wymiarów, albo na przykład od 1,5, albo od 1,3. Otóż w jednym wymiarze, jak mamy objętość układu, to niezależnie od tego, jaka jest ta objętość, brzeg tego układu to są zawsze dwa punkty. Jeden wymiar topologiczny ma tą własność, że wymiar brzegu nie zależy od wymiaru objętości. Nie wiem, rozdeli jeden wymiar, to zawsze są na końcu dwa końce. Pytanie z Forki, dlaczego kij ma dwa końce, prawda? To już Słowacki o tym pisał. Otóż to jest właśnie to ciekawe. Własność jednego wymiaru. W dwóch wymiarach już tak nie jest. Jak mam koło i zwiększam jego objętość, to zwiększam obwód koła. Tak samo jest, nie wiem, w sześcianie. I tak samo jest w każdej innej ilości wymiaru. No i to był tryk, który w pewnym momencie Ken Wilson i właśnie Michael Fisher i Ken Wilson wykorzystywali do tego, żeby zbudować teorię przemian fazowych, teorię oporową i uruchomili to wszystko. I nagle ludzie zaczęli się bawić tą ustawą, zrozumieli, że ilość wymiarów odgrywa bardzo istotną rolę. Problem był, jak to robić doświadczalnie i tutaj była rewolucja, prawda? Ludzie nauczyli się wytwarzać układy fizyczne, które de facto są dwuwymiarowe. Te układy elektryczne, o których będziemy mówić dzisiaj, to one są dwuwymiarowe ciut w sposób oszukany, ponieważ zawsze powstaje problem, jak jest z oddziaływaniem kulombowskim w tych układach. Natomiast znacznie łatwiej jest produkować niskowymiarowe układy magnetyczne. I w Lejdzie, na przykład w laboratorium Dicke de Jonga, można przyjść i poprosić, żeby zdjął z szafy 1,3 wymiarowy model Lissinga i on zdejmuje z szafy. Można sobie potrzebować, prawda? To jest próbka krystaliczna. To jest związane z tym, że w układach, grając strukturą krystaliczną, można powodować, że oddziaływania magnetyczne atomów, czy jonów, czy klastrów jonów, które tworzą te momenty magnetyczne, które my w fizyce teoretycznej piszemy S, prawda, które mają tam oddziaływać w jakiś sposób, to te momenty można układać w odpowiednich konfiguracjach krystalograficznych i grając parametrami sieci powodować, że różne oddziaływania w różnych kierunkach są tak dobrane, że te układy mają własności fizyczne, niskowymiarowe układy. No więc w ten sposób się narodziła nauka, która się nazywa teorią niskowymiarowych układów. To jest, proszę Państwa, coś, co mi się udało znaleźć. Niestety jest bardzo kiepska kopia i słaba rozdzielczość, ale to jest strona, za którą von Pinsik dostał Nagrodę Nobla. To jest samo odkrycie. To jest z jego notatnika opisane doświadczenie i wyliczenie oporu. Hola, zwracam uwagę, że największa część tej strony jest zajęta notatkami dotyczącymi do rozmowy telefonicznej, którą miał z kimś, którego nazwisko jest usunięte, numer telefonu jest zamazany. Notes of the phone call to PTP z tegoż dnia. No, na tej samej kartce do tego, co tam miał numer telefonu i tą rozmowę. Dobrze. No więc teraz zaczniemy, proszę Państwa, już wreszcie o tym holu. I żeby zacząć, przypomnijmy sobie coś z teorii, którą wszyscy świetnie znamy, czyli z teorii elektromagnetyzmu. Teoria elektromagnetyzmu, teoria Maxwella, pierwsza teoria pola zbudowana w połowie XIX wieku. Oczywiście zupełnie inaczej niż my dzisiaj mówimy.
w podstawną teorię elektromagnetyzmu są dwa pola elektryczne i pole magnetyczne. Potem się pojawiła teoria względności i okazało się, że naprawdę te dwa pola się niewiele ze sobą różnią. Jeszcze nie ma różnic, więc to samo. Jeszcze jest coś takiego, co się nazywa potencjał wektorowy. Tych potencjał wektorowy to ma część przestrzenną i składową. Ja będę się posługiwał taką notacją quasi-relatywistyczną, to znaczy będą czasowe, zmienne i przestrzenne, ale akurat w teorii Chernasa-Simonsa i w tym, o co mi chodzi, to czy ta teoria jest relatywistycznie zmiennicza, czy nie jest, jest nie tak ważne. To jest strasznie ważne w mniej niż trzy wymiary, dlatego że w mniej niż trzech wymiarach, w dwóch wymiarach teoria względności, grupa Poincarego, powoduje, że wiele rzeczy, które uczymy się na kursie mechaniki kwantowej, na przykład jak uczymy się o równaniu Diraca, wygląda zupełnie inaczej. Prawda? Jak uczymy się o równaniu Diraca, to piszemy macierze Diraca. Tych macierzy jest ileś, mają jakieś własności. Otóż w dwóch wymiarach okazuje się, że tych macierzy Diraca jest mniej, jest tylko trzy, a nie pięć i w dodatku większe i w dodatku one są tożsame z macierzami Pauliego. Wszystko się robi troszkę inne. Także ta moja notacja niestety pokazuje to Państwu na nie prezenterze, no dobrze, nie ważne. Otóż z tego pola wektorowego można zbudować obiekt, który się nazywa F-mieniu, tensorem pola elektromagnetycznego i tensor pola elektromagnetycznego jest antysymetryczny. To jest macierz antysymetryczna, bo to są takie antysymetryzowane pochodne, dziękuję, potencjału wektorowego. No i żeby wyprowadzić równania Maxwella, trzeba mieć Lagrangian w teorii pola i ten Lagrangian to jest po prostu to pole elektromagnetyczne podniesione do kwadratu minus taki człon, który tu jest napisany, to jest pokazujący sprzężenie pola elektromagnetycznego z resztą świata. Resztę świata to znaczy ładunkami elektrycznymi i prądami elektrycznymi. Prąd elektryczny, czteroprąd, to jest obiekt, który tu oznaczam literką J, duże mu, który ma zerową składową, która jest gęstością ładunku i pozostałą częścią, która jest prądem. Jak one się transformują, to nie jest ważne, ważne jest, że można to tak ładny, w prosty sposób zapisać równanie. No i teraz równanie ruchu, to jest równanie wariacyjne. Wiadomo, jak się to równanie pisze, no i wtedy takie równanie, które się dostaje, jest w prosty sposób opisane równaniami Maxwella. Te wszystkie równania, które na egzaminie starsi z Państwa, z zdawaniem profesora Sówczyńskiego, drżeli ze strachu, żeby nie pomylić z minusa, gdzie jest przy rotacji pola E, czy przy rotacji pola B jest ten minus, prawda? To jak się ten minus napisało, to profesor Sówczyński dostał od spazmu, więc tak to było, a to po prostu jest tak prosto do napisania ten obiekt. No i teraz oczywiście widzimy, że coś, co w normalnej fizyce musimy dodawać jako dodatkowy argument, to znaczy zachowanie ładunku, zachowanie ilości cząstek, czyli równanie ciągłości, które w tej notacji jest napisane jako znikanie czterodywergencji prądu elektrycznego. Ono jest automatycznie spełnione. Dlaczego? Dlatego, że policzmy teraz pochodną po nią tego obiektu, czyli dywergencję Jota, no to tu będę miał dμ razy fμ, ale dμ to jest coś, co jest symetrycznym tensorem, fμ jest antysymetryczny, w związku z tym iloczyn antysymetrycznego i symetrycznego jest tożsamościowo równy 0. W związku z tym równanie ciągłości jest automatycznie spełnione. Ale ktoś rozsądny zauważył, że własność tej teorii jest dość niebywała. Mianowicie, jeżeli posługiwać się polem A, to pole A nie może być polem fizycznym, ponieważ jeżeli dodam do pola A dowolny gradient, prawda, dopiszę do niego dowolny gradient, jak tutaj,
to wtedy oczywiście znika, to nic się nie zmieni. Innymi słowy, to się nazywało transformacją cechowania. No i to była bardzo ważna własność, bo dzięki temu udawało się różne równania rozwiązywać w sposób prostszy, mianowicie można było tak dobrać tą funkcję cechowania, żeby niektóre równania rozwiązywanie niektórych równań sobie uprościć. No ale było to również źródłem dużej komplikacji, no ponieważ nic nie może w nauce, przynajmniej w fizyce, która chce być nauką obiektywną, nie może zależeć od wolnej woli teoretyka, prawda? Od tego, że można sobie dopisać jakikolwiek gradient, prawda? No więc wiadomo, że teoria musi od tego nie zależeć i to niezależenie teorii od wyboru tej funkcji kappa czy chi nazywa się niezmienniczością ze względu na cechowanie i elektrodynamika jest teorią niezmienniczą ze względu na cechowanie, nic w niej od wyboru tego cechowania nie zależy. No więc to jest duży problem, dlatego że jeżeli się przeprowadza przybliżone rachunki, no to dostaje się na końcu jakiś wzór, ale jak się nie wiadomo, czy te przybliżenia, bo trzeba sprawdzać, czy te przybliżenia są też zgodne z zachowaniem transformacji cechowania, no i to wszystko, proszę Państwa, kombinuje. Teraz przez chwileczkę muszę sięgnąć do tablicy zwykłej. Mianowicie Lagrangian wygląda F mieniu razy F mieni. Aha, no jeszcze coś ważnego, ale to widać, powiem. Widać, że jeżeli nie ma prądu elektrycznego, czyli mamy swobodne pole elektromagnetyczne, to równanie na pole F mieniu, czyli E i P, pola E i P to są takie, że pole E to są rządek i kolumna w tej macierzy, a pole B jest takie kuślawo rozłożone, no bo pole magnetyczne nie jest dobrym wektorem, a pole elektryczne jest, przynajmniej w takim opisie, no to widać, że jak nie ma prądu, to D mu F mu jest równe 0. No w związku z tym to jest równanie różniczkowe pierwszego stopnia, które może posiadać nietrywialne rozwiązania. I to nietrywialne rozwiązanie to jest takie, że F mieniu jest różne od zera. I to rozwiązanie F mieniu różne od zera to jest pole, to są fale elektromagnetyczne. Prawda? I to jest ciekawostka, że w teorii Maxwella rozwiązania jednorodnych równań Maxwella są nietrywialne. Do tego za chwilę zobaczymy. No i to jest ten Lagrangian. Pominam w tej chwili wszystkie współczynniki. Do współczynników nie będę specjalnie zwracał tutaj uwagi. No dobrze. Ale w czterech wymiarach, oprócz podnoszenia i opuszczania indeksów tensorów przyjmujących macierzy, które się nazywa tensorem metrycznym, mogę jeszcze zrobić taką sztuczkę. Mogę, no i piszę, E mu nu kappa lambda, F kappa lambda, pomnożyć tensor F przez taki całkowicie antysymetryczny obiekt. W trzech wymiarach to się nazywa tensor Levi-Civita, w czterech wymiarach to też jest. To jest całkowicie antysymetryczna macierz, która antysymetryzuje wszystkie możliwe indeksy. Taki tensor to jest też tensor z dwoma indeksami. Nie piszę, nie robię. Równa się F mu nu i napiszę nad nim taką fajkę, nazywa się tensorem dualnym do tensora F mu nu. No i też jest antysymetryczny. Ale można utworzyć w związku z tym taki obiekt F mu nu razy F mu nu. On jest też kwadratowy w pochodnych A mu nu. W związku z tym, jak ktoś chce konstruować teorię pola i założy, że Lagrangian, najbardziej ogólny Lagrangian, który chciałby napisać zbudowany z pochodnych pola A, jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, jest taki, żeby był tylko kwadratowy w pochodnych pola A, no to oprócz tego Lagrangianu powinien jeszcze uwzględnić taki Lagrangian. No i w czterech wymiarach, tego niespecjalnie trzeba
uwzględniać, dlatego że w czterech wymiarach łatwo to napisać, że to jest epsilon, uniu, kappa, lambda. No i ponieważ to jest antysymetryczne, a to jest takie mieszane pochodne, demiu, aniu, minus, demiu, aniu, no to naprawdę można napisać, że to jest demiu, a nu, d, kappa, a lambda. Tak? No to teraz to wyrażenie można zróżniczkować przez części i to jest epsilon, mi, ni, kappa, lambda, demi, od a, ni, d, kappa, a, lambda. No i trzeba odjąć. Co trzeba odjąć? Minus epsilon, mu, nu, kappa, lambda, a, ni, d, mi i tutaj jest reszta. No ale ta reszta jest tożsamościowo równa 0, bo zawiera drugą pochodną, która jest symetryczna, a druga pochodna razy tensor antysymetryczny jest 0. W związku z tym ten człon w czterowymiarowej przestrzeni, w której działa zwykła teoria elektromagnetyczna, wygląda w ten sposób. Jest pełną pochodną. A pełna pochodna, jak uczą nas na matematyce, czy na mechanice, czy na teorii pola, do Lagrangianu zawsze można dodać pełną pochodnią, bo ona nie zmienia równań ruchu. W związku z tym dodawanie tego członu jest niepotrzebne. Ale to jest pewna pochodna. Działanie to jest całka z Lagrangianu Maxwella. A to jak dodam do całki, jak w całce się pojawi taki człon, a to go mogę zamienić na całkę powierzchniową. I jeżeli tylko ta powierzchnia nie jest tak w nieskończoności, że jej wkład jest znikomy, jeżeli to jest skończona objętość, to człon powierzchniowy może nam wnieść jakieś efekty. I w roku 74 dwóch panów, Chern i Simons, napisali sobie właśnie dokładnie ten człon i zastanowili się, co się może dziać z tymi członami powierzchniowymi. No i w czterech wymiarach i w takiej zwykłej elektrodynamice nic ciekawego się specjalnie nie dzieje. Co innego, jeżeli się to napisze o tym będziemy mówili za chwilę, w tak zwanej nieaberowej elektrodynamice, kiedy transformacje cechowania wtedy w fizyce nazywają transformacjami Linga, Younga, Millsa i kiedy ten operator, ta liczba a nu, ten potencjał wektorowy jest w cudzysłowie mówiąc operatorem, na macierzy. Jest proporcjonalne do generatorów jakiejś tam grupy Liego. Otóż wtedy oczywiście trochę się to bardziej komplikuje, do czego za chwilę dojdziemy, ale również coś takiego można napisać w teorii grawitacji. W teorii grawitacji tensor F nie nu, macierz A mi, to jest w teorii grawitacji coś, co się nazywa koneksją. I jakiś ma znacznie więcej indeksu. I w takiej zwykłej metrycznej teorii to jest tak zwany element współczynniki Christoffela. A F mu nu odpowiada tensorowi L mu nu kappa lambda, który się nazywa tensorem Lima. I w teorii grawitacji też można zbudować taki dualny tensor do tensora Riemanna i analog tego członu można dopisać do tak zwanego Lagrangianu Hilberta, który opisuje teorię grawitacji. Jest takim standardowym Lagrangianem, którym się posługujemy, jak chcemy wyprowadzić równania Einsteina. I wtedy okazuje się, że ten człon ma sporo ciekawych własności i wtedy w teorii grawitacji z jakiegoś powodu on się nazywa członem Pontryagina. Ja nie wiem, na ten temat nic mówił. No w każdym razie, jak widać, on zawiera pochodną pewną, ale jak ten epsilon to jest liczba, to mogę wciągnąć pod pochodną, czyli to jest d mu nu, epsilon mi, ni, kappa, lambda, a nu,
De Kappa A Ram. Nic ciekawego. Cztery wymiary. Ale w tym momencie panowie Chern Simonsen zauważyli chora. A gdybyśmy popatrzyli na ten człon nie w czterech wymiarach, ale w trzech wymiarach. To znaczy, kiedy czas i dwa wymiary przestrzenne. I teraz uwaga, ja często będę mówił w dwuwymiarowym świecie, to oznacza dwa wymiary przestrzenne i jeden wymiar czasowy. Prawda? Otóż jeżeli to napiszę w takim trzywymiarowym, to wtedy ten obiekt traci jeden indeks. I pojawi się obiekt epsilon mi i lambda a mu d nu a lambda. Nie ma wolnego indeksu, czyli dobrze, to jest liczba, czyli możemy ją użyć jako w Lagrangianie, jako część Lagrangiana. No ale chcemy, żeby wszystko było niezmiennicze ze względu na cechowanie. I tak się okazuje, że ten człon jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, o czym zaraz zobaczymy. I wtedy panowie Chern Simonsen zauważyli pola, a to może powinniśmy pomyśleć, co to jest za dziwny obiekt w dwóch przestrzennych wymiarach i w jednym przestrzennym wymiarze. I w ten sposób urodziła się teoria, która się nazywa teorią Cherna Simonsa. Za chwilę dwa słowa. Potencjał wektorowy, przypominamy sobie, w d-wymiarowej przestrzeni ma 0, 1, 2 do d minus 1 zmiennych i indeksy i j przebiegać będą przez część przestrzenną. Greckie biegną w całej więcej wymiarowej przestrzeni. No to wtedy liczba niezależnych składowych tensora w mieniu zależy od tego d. No i wynosi 1, 2 d razy d minus 1. I w dwóch przestrzennych wymiarach, i to mnie teraz będzie wyłącznie interesować, czyli wtedy, kiedy duże D jest równe 2, no to pole magnetyczne jest rotacją pola EA. No i ponieważ w dwóch wymiarach tensor Levi-Civity ma dwa indeksy, to okazuje się, że pole magnetyczne w dwóch wymiarach ma tylko jedną składową. No i co to jest za jedna składowa? No to jest to, że jak mamy dwa wymiary i chcę w ogóle mówić o polu magnetycznym, to mogę mówić tylko o polu magnetycznym, które jest prostopadłe do tej powierzchni, w związku z tym ma zetową składową. I to pole magnetyczne B, to w takiej prawdziwej fizyce pewnie będzie związane z zetową składową pola magnetycznego. Natomiast w trzech wymiarach to jest pseudowektor, prawda? Bo to jest rotacja pola A, które w trzech wymiarach jest takim nie do końca dobrym wektorem, który się przy odbiciach inaczej zachowuje. A pole elektryczne w dwóch wymiarach jest wektorem, no i jest gradientem składowej zerowej, pochodną po czasie wektora. A więc ten tensor F mini ma trzy niezerowe składowe, no i poza tym nie ma zmian w teorii Maxwella, prawda? O tym tylko trzeba pamiętać. Uwaga! Jest jeszcze jedna rzecz, że naprawdę potencjał Coulomba w takiej przestrzeni jest inny niż normalnie. Potencjał Coulomba, czyli rozwiązanie równania Laplace'a, jest logarytmiczne i w związku z tym potencjał Coulomba naprawdę w budynku grupy powinien być logarytmiczny. No i teraz w dwóch jeden można sformułować taką teorię. Uwaga, ponieważ ta konstrukcja, którą tutaj napisałem, jest całkowicie czterowymiarowa była, więc jest niezmienicza ze względu na transformację Lorentza. W związku z tym można zbudować sobie taką teorię, no i można napisać taki Lagrangian. I to jest Lagrangian, który ma jakąś stałą. Bo muszę tą stałą napisać, żeby odróżnić ten Lagrangian od czegoś innego. I ten Lagrangian, który tutaj jest napisany, to jest Lagrangian Cherna-Simonsa. W tym momencie moglibyśmy pójść do domu, bo w ten sposób sformułowaliśmy teorię Cherna-Simonsa. No ale trzeba zobaczyć, jakie są z tego wynikające konsekwencje. Po pierwsze, ten Lagrangian jest niezmienniczy ze względu na transformację cechowania. To znaczy, jeśli podstawić, że ani zamienić na ani plus gradient dowolnej funkcji skalarnej,
to się okaże, że Lagrangian zamieni się na Lagrangian plus pełna pochodna. No a pełna pochodna jest, jak wiadomo, w równaniach Lagrangianie. Do Lagrangianu możemy sobie dodawać, bo to nie zmienia równania. Tak jest, ale jak mamy dwuwymiarowy świat, to znacznie trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc o całkach powierzchniowych. W szczególności w tym efekcie Halla, prawda? To gdyby to w tym efekcie Halla, to się tak kłapie w podręcznikach, prawda? Pasek się rysuje, tak? No ale już tam nawet widać, że wszystko jest związane z tym, że układ jest skończony, tak? Nigdzie nie jest napisane w podręcznikach, co by było z efektem Halla, kiedy próbka byłaby nieskończona. No i co by się działo? No nic by się nie działo, bo byłaby nieskończona, to nie byłoby tego napięcia. Byłoby, czy nie byłoby to napięcie? Jak to jest efektem Halla, kiedy jest brzeg? Trzeba jakoś się umówić, co się dzieje, prawda? Te elektrony płyną, płyną, płyną i gdzieś tam się gromadzą bardzo daleko. Jest efekt Halla, czy go nie ma w nieskończonym układzie. Poza tym w dwóch wymiarach niekoniecznie trzeba namalować próbkę w kształcie prostokąta. Tak? A jakbyśmy namalowali taką próbkę w kształcie trójkąta. Albo byśmy zrobili efekt, za chwilę pokażę Państwu taki perfidny układ, który mi jest do czegoś potrzebny, z zwykłym efektem Halla. No dobrze. To teraz będzie właśnie uwaga dotycząca członów brzegowych. No ten Lagrangian się tak zmienia, no to jest zwykłe działanie. Bo całka z Lagrangianu to się nazywa działanie. To jest działanie plus człon brzegowy. No i ten człon brzegowy wygląda, to jest całka po brzegu omega. No to jak z całku. To jest pochodna pewna, prawda? Jak zamienię całkowany po objętości, to zgodnie z wzorem Stokesa, to jest całka po brzegu o zbioru omega. To jest wektor normalny do tego brzegu, razy to, co było podróżniczkowane. No i teraz weźmy sobie przypadek, kiedy ten obszar omega w dwóch wymiarach, to będzie, no trzeci wymiar to jest oś rzeczywista, a w dwóch wymiarach to jest kółko, które oznaczyłem S1. Zdaje się, to nie powinno być oznaczone S1, ale tak oznaczyłem. No wtedy ten człon, w teorii, jak mam czyste pole Czerna-Simonsa, daje się w ten sposób zapisać. I to jest całka po obwodzie koła, pochodnej fi tej składowej wektorowego potencjału, razy pochodna po fi a ze znaczkiem z. A to oznacza, że w takiej próbce, w takim kółku, płynie radialny prąd elektryczny. W objętości wszystko jest ok, natomiast płynie radialny prąd elektryczny, który jest równy kappa razy fita składowa. No Państwo kochani, to jest efekt Halla. To znaczy mamy efekt Halla. Mam prąd radialny, który jest prostopadły do pola, które jest w osi fi. No i to jest taka trywialna konsekwencja tego wyrażenia, która oczywiście była znana w XIX wieku, czy na początku XX wieku, mianowicie pod nazwą efektu Halla-Corbino. Pan Corbino to włoski fizyk, nauczyciel Enrico Fermiego. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy efekt Halla robiony w ten sposób, że mamy kółko i tu przykładamy prąd. No to co będą robić te elektrony? Właśnie mamy radialną składową w poprzecznym polu, no i tworzy się taki piękny, spiralny przepływ prądu elektrycznego. To urządzenie podobno jest wykorzystywane w jakichś inżynieryjnych zastosowaniach, ale ja już mi się nie chciało tego czytać. No dobrze, to jak wyglądają teraz równania ruchu w tej teorii? Jak Państwo widzą, to jest strasznie proste. To się niczym nie różni od elektrodynamiki. Żadnych cudów nie trzeba wyprawiać, to jest po prostu taka sama nauka. No to równanie jest tu już napisane, wiadomo, tak wyglądają równania Eulera-Lagrange'a. Jak to zróżniczkować, to tak się dostaje równanie Czerna-Simonsa. Niedobrze.
Jeżeli mamy jednorodne równanie, czyli nie mamy ładunków elektrycznych ani prądu, to w odróżnieniu od teorii Maxwella, która jest nietrywialna, która mówi, że istnieją rozwiązania niejednorodne, czyli fale elektromagnetyczne, jak J jest równe 0, to F mu Czerna-Simonsa jest tożsamościowo równe 0 i w związku z tym po prostu nie ma. Jak coś tak, jak F mu jest równe 0, to wtedy mówimy, że pole Czerna-Simonsa A to jest czyste z pole cechowane. No dobrze. A to teraz, jak jest z prawem zachowania liczby cząstek? Tam ono wynikało z tego, że równanie Maxwella było d mu, prawda? W związku z tym, jak się drugi raz różniczkowało, to była antysymetryczna macierz symetryczna. Tu jest bardzo podobnie. Trzeba policzyć pochodną po mu takiego wyrażenia, ona jest tożsamościowo równa 0, a to jest pochodna prądu, a więc zachowanie liczby cząstek nadal obowiązuje. A więc teoria Czerna-Simonsa zachowuje liczbę cząstek. Taka dziwna kombinacja tych składowych nosi nazwę tożsamości mianki i ona bierze się stąd, że to jest taka ważna własność w ogólnej teorii względności dotycząca. Nawet pamiętam, to mogę ją napisać. Ona wygląda jakoś tak, że kowariantna pochodna mu, kappa, lambda, delta z antysymetryzowana tensora i magnetyzmu tożsamościowo równo 0. I to jest taka tożsamość, która spełnia, powoduje, że mamy, proszę Państwa, że mamy zachowaną liczbę cząstek. No to teraz to równanie Czerna-Simonsa porzucę na chwilę jego obszar, jego formę taką kowariantną i napiszę go w składowych. No i ono jest dość niesamowite, mianowicie zerowa składowa mówi, że gęsto pod prąd J mu, prąd J mu to jest gęstość razy wektor prądu, nie razy, tylko wektor, który się składa, no to zerowa składowa mówi, że gęstość ładunku jest proporcjonalna do pola magnetycznego, a prąd jest razy epsilon i J, ten antysymetryczny obiekt, razy EJ. No i właściwie już od razu Państwo widzą, że to musi mieć coś związanego z efektem Hall. Bo prąd elektryczny w teorii pola Czerna-Simonsa jest prostopadły do pola elektrycznego. Prawda? Więc w drugą mańkę, jak płynie prąd w tą stronę, to pole elektryczne jest w drugą stronę. Dokładnie tak, jakbyśmy chcieli w tym efekcie pola. Ale na razie to jest fikcyjna zupełnie teoria. No i z tego oczywiście można wyciągnąć pewne bardzo interesujące wnioski. Ja ten slajd przypuszczę, bo jest nieważne. Dlaczego tamte równania były ważne? Bo i teraz znowuż muszę się zapytać pana profesora, bo ja mam jeszcze 10 minut mniej więcej i na pewno wszystkiego nie opowiem. Nawet 5 minut. Więc to jest w zasadzie niezłe miejsce, żebym zrobił komentarz historyczny, napisał pewien wzór, od którego potem za tydzień wystartował. Świetnie. Chyba, że mam skończyć. Czy mam się kończyć? Masz jeszcze 5 minut. Wiesz, to mogę w ogóle skończyć wszystko 5 minut. Co? No. Więc, jak Państwo wiedzą, teoria puls z cechowaniem naprawdę nabrała do takiego impulsu w fizyce, rozwoju, w momencie, kiedy w latach 30. bracia Londonowie sformułowali pierwszą, uwaga, poprawną teorię nadprzewodnicy. My uważamy, i tego nas uczą w przedszkolu, znaczy w moim czasie, a teraz Państwa na studiach doktoranckich, że teoria nadprzewodnicy, taka dobra, to jest teoria WCS. No, nie do końca. Teoria WCS jest bardzo dobrą mikroskopową teorią, tylko ma jeden fel.
Teoria BCS nie tłumaczy efektu Meissnera-Oxenfelda. I w dodatku, tak naprawdę, teoria BCS, którą jest zawarta w podręcznikach, które uczymy z zrównaniem na przerwy i tak dalej, jest teorią, która nie jest niezmiennicza nacechowana. W związku z tym jest tym kłopot. Tam w podręcznikach, co lepsze, jest napisane zdanie, że podobno naprawdę to tak wygląda, że ona nie jest niezmiennicza, ale niejaki Jaszberg to pokazał, że ona jest w wycofowaniu prostopadłym niezmiennicza. Jak się zajrzy do tej pracy Jaszberga, która sama jest przerażająca, w którą są takie całki, to się okazuje, że on tam pisze, że jemu powiedział ktoś tam, że ta pomarańczą, że to jest niezmiennicze, ale tam żadnego dowodu tej niezmienniczości nie ma. Z teorią BCS niezmienniczością cechowania jest trudna. A my wiemy od lat 30., że zjawisko, które bardzo dobrze tłumaczy teoria BCS, czyli znikanie oporu elektrycznego, nie jest istotne dla zjawiska nadprzewodnictwa. Że zjawisko nadprzewodnictwa jest dlatego fundamentalnym zjawiskiem w przyrodzie, że istnieje w nim coś, co się nazywa efektem Meissnera-Oxenfelda, czyli bardzo brutalnie mówiąc, wypychaniem pola magnetycznego na zewnątrz próbki. Panowie Oxenfeld i Meissner zrobili ten eksperyment. To jest coś niebywałego, żeby odkryć teorię puls z cechowaniem, robiąc eksperyment na temat kulki, pustej kulki z ołowiu, takiej kulistej wnęki ołowianej, którą umieścili w polu magnetycznym i w sposób niezwykle chytry schłodzili, przepuszczali przez nią prąd, a potem schładzali ją poniżej temperatury przemiany fazowej ołowiu, która jest, nie wiem, 4 stopnie, coś takiego, prawda? I w związku z tym to był tour de force eksperymentalny w latach 30. i nagle zauważyli pewne zjawisko. To zjawisko było zupełnie niewytłumaczalne na gruncie normalnej teorii i dopiero bracia Londonowie skapowali, że coś trzeba zachachmęcić z równaniami Maxwella. No bo to jest reakcja, no co to jest? Kulka, magnet, kulka, prawda? Metalowa, w której płyną prądy elektryczne. Tak. Jak się nie wie, co się dzieje, to się nazywa, że płynie prąd super przewodzący. Ale jakiś prąd płynie, więc jakieś ładunki elektryczne się poruszają i pole magnetyczne, no to musi być jakoś wpisane w teorię elektromagnetyczną, nie? To się musi dać napisać. To jest jak ten, prawda, dymszy numerze w Buffo, prawda, z tym puzonistą, który grał na puzonie i Dymsza, który wskakiwał na scenę, wyrywał puzon i mówił: panie, ja 40 lat jestem mechanikiem, to się musi dać wyjąć. Prawda? Tak samo z tym efektem Meissnera-Oxenfelda. To się musi dać opisać w przyjęciu teorii elektromagnetycznej. Nie ma rady, prawda? To jest zjawisko elektromagnetyczne. Bracia Londonowie napisali sławne równania Londonu i te równania by też nie opisywały teorii, nic nie robimy, to są, one się zaraz pojawią, to są te równania. Powiedzieli, że w próbce płynie prąd nadprzewodzący, to właśnie był ten komentarz, i jego pochodna w czasie jest proporcjonalna do pola elektrycznego, a tutaj jest błąd, rotacja delta, przepraszam, tu jest błąd. Czy jest patent. Tu jest oczywiście błąd, tu powinien być wektor. Rotacja JS jest proporcjonalna do pola magnetycznego. I NS to jest gęstość tych ładunków, które nam przewodzą, MS to jest ich masa i Q to jest ich ładunek. Wtedy już były doświadczenia, które pokazywały, że jeżeli w ogóle coś się dzieje w przewodniku, to nie mogą być zwykłe elektrony. I to doświadczenie było zrobione i wszystko by się, proszę Państwa, nie posypało, gdyby nie właśnie Londonowie powiedzieli, że żeby to tłumaczyło efekt Meissnera-Oxenfelda, to prawdopodobnie ten superprąd musi być efektem kwantowym. Nie było żadnego powodu, żeby tak sądzić. Było efektem kwantowym i funkcja, stan takiego nadprzewodnika powinien być opisywany przez funkcję falową, którą nazwali psi ze znaczkiem S, i użyli takiej nazwy, sztywną funkcją falową.
I ta sztywna funkcja falowa, zaraz powiem co to znaczy, musiała mieć taką własność, żeby wartość średnia prądu w tym stanie była proporcjonalna do potencjału wektorowego pola magnetycznego. Znaczy takie równanie konstytutywne, mówią specjalne równań łącznikowe, dopisze do równań Maxwella, to efekt Meissnera-Oxenfelda. Trzeba się tam naliczyć w układzie służebnym bieg sferyczny, ale wyjdzie. Ale Państwo już po dzisiejszym wykładzie, a poza tym po lekcjach z fizyki w szkole podstawowej, wiedzą, że to równanie jest złe, ponieważ to równanie jest absolutnie niezmiennicze ze względu na cechowanie. Po lewej ręce mamy wielkość fizyczną, a po prawej stronie mamy potencjał wektorowy, a potencjał wektorowy siłą woli nie zmienia. Więc cóż jest, proszę Państwa, nie tego z tym równaniem. No i żeby to uratować, ludzie zaczęli bardzo intensywnie pracować i dopiero w latach 50., dopiero w latach 50., dwóch panów, i to się jest komentarz, który się nie zmieści w tych dwóch wykładach, którym profesor Witry swoją uprzejmością zezwolił zająć, prawda, ale jakby było potrzeba, to chętnie kiedyś mogę powiedzieć. Dwóch panów, jeden się nazywał Anderson, a drugi się Zonam był, sformułowało i które się nazywa dzisiaj teorią Higgsa. I to jest wielki sukces, bo nagle się okazało, że trzeba w tej teorii pola coś nowego zrobić, no i Anderson wymyślił tak naprawdę, potem zresztą się pomylił, znaczy wymyślił dobrze teorię, ale się pomylił do końca we wzorach, czyli nie do końca mu to wyszło. Natomiast Dambu już zobaczył to i zrobił to potem. Panowie obaj dostali Nagrodę Nobla, ale nie za to. Co jest taką dosyć niebywałą rzeczą, właściwie naprawdę Anderson jeszcze żyje, więc powinien drugi raz tego Nobla z Higgsem dostać, ponieważ niewątpliwie był to pierwszy rzecz. Ale zwracam uwagę, otóż te równania, które ja przed chwilą napisałem, to są te Rho równa się B i J równa się E, to są, proszę Państwa, równania Rondonu dla teorii Czerna-Simonsa. I dużym ingredientem w tej teorii jest ten wzór. Mianowicie, co to jest ta sztywna funkcja falowa? Otóż ta sztywna funkcja falowa to musi być taka funkcja falowa, która powoduje, że jak pole magnetyczne, no nie całe, ale jakbym sobie wziął coś takiego, co Faraday posługiwał się takim pojęciem, linia sił pola magnetycznego. My dziś wiemy, że nie ma żadnych linii sił pola magnetycznego, prawda? Jeżeli są, to są krzywe, całkowe, rozwiązywane równania różniczkowe, ale one nie istnieją w przyrodzie, prawda? Natomiast my wiemy, że istnieją fluksy, istnieją strumienie pola magnetycznego. Więc jak mówimy, że pole magnetyczne tam się wciskać ma do próbki nadprzewodzącej, to trzeba myśleć o tym, że to taki ciutki, taka rureczka, prawda, która sprawi, że tą linią pola magnetycznego, ale przy niej siedzi to pole magnetyczne. Jak ono chce wejść do nadprzewodnika, to ono tam nie może wejść. No ale jak linia, jak pole magnetyczne się porusza, to coś się musi dziać z ładunkiem, prawda? No bo jak pole magnetyczne wchodzi, to zmienia się pole, to zmienia się siła Lorentza. Jak się zmienia siła Lorentza, to się zmienia ruch tych elektronów. I jak one mają wytentegować to pole magnetyczne na zewnątrz, to znaczy te elektrony muszą coś skombinować, żeby się zacząć tak kręcić, a jak one się kręcą, to znaczy, że płynie prąd, a jak płynie prąd, to znaczy, że powstaje pole magnetyczne, że to pole magnetyczne, co te elektrony kręcą, musi wąt ten pole, ze które by chciało wejść, wyrzucić. I ta sztywna funkcja panów braci Londonów, to miała być jakaś taka dziwna funkcja falowa, która opisywałaby układ, którym by się nie dawało poruszyć elektronów tak, żeby nie wytworzyć pola magnetycznego, które zniesie to pole wchodzące. No i w latach 30. to takiej funkcji falowej nie było, nikt nie umiał napisać.
Ale była druga teoria, która się wtedy pojawiła, to była teoria nadciekłości i chwała Bogu w latach 50. to wszystko się jakoś zebrało, bo wtedy ludzie zrozumieli, że jest coś takiego jak kondensacja Bose'ego Einsteina do Ziemi. I teraz kończę już, patrząc na zły wzrok organizatora. Mianowicie zobaczmy, jak te wzory Rho równa się kappa B i J równa się działają w przypadku, kiedy ja mam układ elektronów, które w teorii Czerwa-Simonsa te są punktowe. Jak elektrony są punktowe, proszę Państwa, to gęstość to jest po prostu ładunek elektryczny razy suma funkcji delta, a prąd elektryczny no to jest prędkość razy ta funkcja delta. No to teraz to równanie Czerwa-Simonsa ułożę Rho równa się kappa razy B. No to znaczy pole B w teorii Czerwa-Simonsa to jest stosunek tych dwóch stałych sprzężenia razy taka delta. A więc z każdym ładunkiem elektrycznym na płaszczyźnie teoria Czerwa-Simonsa przypisuje pole magnetyczne, którego natężenie jest równe. No, pole magnetyczne nie można przypisać cząstce, w związku z tym co trzeba sobie wyobrazić? Trzeba sobie to wyobrazić w ten sposób, że mamy cząstkę i ta cząstka ma przylepiony do siebie infinitesymalny solenoid, w którym strumień magnetyczny, który wynosi B. Tak? No bo jak jest to taki cieniutki solenoid, to na zewnątrz tego pola nie ma. Funkcja delta mówi, że ona jest tylko w środku. No i można łatwo zbudować taką teorię, w której rozmyjemy ładunki elektryczne, zamiast delty zrobimy jakiś kapelusik i wtedy, no, tam zamiast delta Diraca, ładunek jest delta, ładunek elektryczny był deltą Diraca, tak? Ładunek elektryczny to ma delta R minus RA, jednej cząstki razy E, no to teraz zamiast tej delty zrobię kapelusik razy E, i to wtedy już w kapelusiku mogę mieć pole magnetyczne i mam strumień pola magnetycznego i to wychodzi taki rysunek. W teorii Czerwa-Simonsa, czystej teorii Czerwa-Simonsa, do ładunku przylepiony jest taka nić pola magnetycznego o natężeniu w cudzysłowie E dzielone przez K. No dobra, to teraz oczywiście to, co jest ciekawe, to jest to, że mamy przerwę. Dziękuję.